stoisku McLarena znajdziemy model 650S, który jest niepisanym następcą modelu MP12C, który w tylnej części ten co model wygląda jak poprzednik. Natomiast z przodu do złudzenia przypomina oczywiście topowy model, czyli P1. Pod maską w tym samochodzie mamy silnik V8 o pojemności 3,8 i mocy 650 koni mechanicznych, stąd nazwa 650S. Przyspieszenie do setki to mniej niż 3 sekundy, a sprint do 200 trwa 8,4 sekundy, a więc naprawdę mniej niż inne samochody bardzo często mają do 100. Prędkość maksymalna to równe 333 km na godzinę, a jeśli chodzi o zużycie paliwa, jakby kogoś to interesowało, to zdaniem producenta będzie to około 11 litrów. Co ciekawe, jeszcze przez jakiś czas w ofercie McLarena znajdziemy zarówno nowy model, właśnie tą 650S, jak również starszy wariant, czyli MP12C.